Co ci się dzieje? Lol. Dobra, nie żyjesz. Co, kolega się wystraszył? O cholera! Matko Boska! Zombie apokalipsa. Ja jestem Arasaba i mamy tutaj zombie apokalipsy. Dobra, zbieramy szybko obozowisko. No, już powinieneś umierać. Dobra. Ty mały spryciarzu, ty. O, piękny dzień. Dobra. O, koniki. Dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj znajdziemy już miejsce, w którym się odświetlimy, bo pamiętajcie, że mamy szmaragda i Demon's Horse Armor. Dzisiejszy odcinek będzie raczej krótki, ale postaram się, żeby był w miarę ciekawy. No tak, będziemy szukać miejsca na obozowanie, więc raczej nie powinno być nudno. Ale no wiecie, nic nie obiecuję. Jeju, za szybko to słońce idzie. Dobra, nie, do zimowego nie idziemy. W sumie to tutaj jest nawet fajna okolica. Tutaj sobie pójdziemy. Chyba też shadery na jakieś inne jednak zmienię. Chociaż to mi się podoba, bo ja uwielbiam jakiś taki kolor jaskrawy. Jeszcze to słońce mi się dość nawet podoba. Te fioletowe takie dziwne cośki. Zdaję sobie sprawę, że to może być trochę niewygodne podczas kiedy wy oglądacie, ale bardzo przyjemnie się na takim czymś gra. No. Dobra. I jeju, piąty level i niezaładowane czanki, kiki. I nie patrzmy tam. I nabijam sobie piąty level i właśnie podczas tej zombie apokalipsy. No, zombie apokalipsy. 5 zombiaków na krzyż. O, jaki fajny, ale fajnie, no podoba mi się tutaj. Zobaczcie, tutaj mamy zimowy las, tutaj mamy pustynię, a tutaj mamy zwykły las. I no, wszystko jest na wzgórzach, no na górskim terenie. Dodatkowo jeszcze taki tutaj, nie wiem jak to nazwać, bo kanion to na pewno nie jest. Ale tutaj dużo jaskiń by było do badania. Dobra. To osiedlamy się gdzieś. Hello, Mr. Zombie. Dobra. Gdzieś bym chciała, żeby woda była. Na wypadek, gdybym musiała się szybko ulatniać. A zgaduję, że takie sytuacje na pewno będą. Głośniej będę mówiła. Dobra. No to gdzieś tutaj, tylko no właśnie, bo nie chciałabym, żebym jakoś głupio, bardzo głupio przez moją głupotę umarła. O, łóżko będziemy mogli sobie zrobić. Muzyka jest bardzo głośno. Ogólnie to miałam pomysł, żeby... Nie. Żeby wyłączyć muzykę i dodać jakąś własną w tle. Ale pomyślałam, że jednak... Z muzyką minecraftową to jest zawsze tak, że taki klimacik ona robi. No nie? No i na przykład jak jest taka muzyka, to ja wiem, że raczej nic strasznego nie będzie, no nie? A nawet jak będzie, to będzie raczej śmieszne, a nie straszne. No. W każdym razie osiedlamy się chyba tutaj, bo bardzo mi się
to miejsce spodobało. Uuu, nie, tam mi się podoba. Tam idziemy. Wali mnie to. Idziemy tam, szybciutko, lagi obowiązkowo. Spokojnie. Dobra, i idziemy. Chyba mam za małą czułość myszki. Ale to może na następny odcinek wezmę. Co? Już środek dnia! Ojeju! A my mamy mało drewna. Kurde, a tam jest las. Dobra. Mniejsza o to. Okej. Dobra. Tu. Tu. I moment, rozejrzyjmy się. Tutaj chciałam. Tutaj ładnie jest. Dobra, no to... Już nie jest tak ładnie. Dobra. Kwiatuszki. Kwiatuszki zbieramy. I bierzemy nasze rzeczy i idziemy tam. W sumie to odcinek, tak jak mówiłam, będzie krótki. I domku raczej nie będziemy budować. Ojej, to w sumie nic ciekawego nie będziemy robić. Are you fucking kidding me? Serio, deszcz! No dobra, jak sobie tam chcesz. Umówię. Kości nie mam, nie. Jest kość. O, dużo kości. Ojej, dużo mączki kostnej. Kączki mocno poszły. Ale dobra. No to... To będzie mały dom. Jak zresztą chyba wszystkie moje domki. Albo zrobimy takie, że... O, tutaj weźmiemy, wyrównamy i... O, ho, 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 ho. Dobra. Robimy tak. Robimy łopatę. I... Tak, 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 tak. Spokojnie, to tylko ten pasek tutaj wezmę, a resztę już zrobię sobie sama. Później to wam może plan przedstawię, jak mam. No to... Ojej, bo ja nie wiem, dokąd tutaj, ile tego tutaj... Dobra, tak, dobra. No, ogólnie to mam taki plan, że tutaj wezmę sobie to wyrównam. No nie, żeby tutaj nie było w ogóle nic do gruntu. To i tak się trzeba będzie do tego tutaj. Ejdź. Ejdź. A idź. Dobra, dotąd. No, dużo dirtu z tego poszło. Jest dobrze. Dobra, no to tutaj to wszystko, całą tą kupę dirtu wezmę, no. Wytnę? Nie, chyba nie o to mi chodziło. No, wezmę, żeby tego tutaj nie było. I... To do samej ziemi i tutaj będzie taki domek i on będzie tak wyrastał. Będzie się pczanki nie ładują na sobie. No, i to będzie na tyle. Chociaż odcinek trwa 15 minut, chyba nawet nieco... Nie, 10 chyba. Nie, to tak nie może być. Dobra, no to ja to szybko sobie wezmę tutaj, wyrównam. Chociaż nie. Mam 10 minut jeszcze. O, dobra, no to dzisiejszy odcinek będzie polegał na wyrównywaniu terenu. I mogłabym to wziąć, nie wiem, przyspieszyć albo... Nie, przyspieszenie tego było bez sensu, bo mogę z wami pogadać o istotnych rzeczach, ale polska język trudny bardzo.
dzisiaj dla mnie. No i w każdym razie. No to też tutaj trzeba. Ale to miało być do. Ojej, ale zapach. Łopata mi się zaraz skończy. No spoko. No. Mogłabym to wziąć wyciąć. Ale i tak nie mam czasu, czyli żebym się wzięła dopiero za jakiś czas. Chociaż nie. Dobra, mam czas. Dla moich widzów zawsze mam czas. Nie poza mnie żadne śmieszne zawody. Co z tego, że są bardzo ważne. Nie, nie obchodzi mnie to. Dla moich widzów się poświęcę. No, pogadamy o jakichś istotnych sprawach. Chociaż w sumie to jak nie chcę tego oglądać niby, to chyba bym mogła wziąć. Dobra, w takim razie wracam za chwilę, jak to wszystko sobie już ładnie wyrównam. Może akurat deszcz przestaje padać. No, to za chwilkę wracam. Kurczę, jestem debile. Ej, ale to już nagrałam, kurde. Dobra, witajcie po przerwie. Jest ze mną Patryczek. Cześć. No, i on się gdzieś tam... Jezu, za mnie słychać. On się gdzieś tam w tle będzie bawił jakimś programem. Goldwave'em. A ja tymczasem będę sobie powoli tutaj robił... Znaczy wybacz, jak usłyszysz takie dźwięki. Ale próbuję coś z tym zrobić. No, spoko, spoko. Dobra, teraz się bawimy w angielski. No cóż, kiedy gadam z Patrykiem, zauważyłam to, kiedy nagrywam i gadam z Patrykiem, to podczas odcinka nie robię nic konkretnego. Bywa. W sensie, że nie wiem, tak sobie biegam w tą i z powrotem, ale w końcu nic konkretnego nie zrobię. Nie, tym razem tak nie będzie. Jezus Maria, ale tu jest tych opcji. W ogóle to wam powiem, że jest już drugi dzień od... Znaczy no, no drugi. Nie, pierwszy. Wyłączyłam nagrywanie i minęła jedna noc. I teraz nadchodzi druga noc. Tak. A podczas nocy, jako że to jest hardcore. Hardcore, tak. I to i nie siedziałam, bo się bałam, że mnie coś zaraz zje. A nie dość, żebym tego nie nagrywała. Znowu nie mam skina. No Boże. Nie dość, żebym nic nie nagrała, to jeszcze bym. To jeszcze bym. Wiesz, co ci muszę powiedzieć? Co? Że jak się okazało, ja zapisałem ten świat. Jakiś. Tak. Nie wierzę. Tak. O mój Boże, to zaraz idziemy nagrywać. A o kupisz Boże. Serwer? A no tak, jeszcze to. Trochę zapomniałam. Jestem w liszczach. A i ci denerwujący dźwięk od Patryka. Co ty tam robisz? Nic. Delayed. O, teraz jest dobrze. Lagi. I koniec lagów. Lagi muszą być. Dobra. Ile mamy? 12? Co? What? Ale fajnie, bo będziemy żyli w takiej krainie pełnej koników. Takie to dość rokate wszystko. Jak mangio.
No, dobra. Teraz sobie zdałam sprawę, że mogłam iść tam po ciemne drewno, bo chciałam to ciemnym drewnem zrobić. Ale... mniejsza o to. No i porozstawiam też wszędzie pochodnie, tak więc... i może będziemy mogli w miarę popracować w trakcie nocy. A co ty na ten pomysł z coverem? A, żebyśmy... nie wiem. Nie wiem, ja bym nie oszukiwała widzów, ale nie wiem jak ty. Jak oszukiwała w sensie? No, żeby nie używać Gold Wave'a. No, ja już go usunąłem. No to dobrze, no to można by było. Czemu nie? Chociaż trochę się boję o widzów. Ja też, żeby przypadkiem nie ogłuchli albo coś. No, jeszcze pozwy przyjdą. No właśnie. Nie mam planu. Patryk. Dobra, tak czy tak odcinek będę już kończyła, bo trwa chyba długo. Wiłyśmy się razem, a teraz nie. Ej, bo zdradzasz nasze plany. Okej, co? Jakie plany? Dobrze, dobrze, nie, nic się, nie. Co ci chodzi? Ojeju! Dobra, nieważne. Dobra. Udam, że wiedziałem, o co chodzi. A, dobra. No, nieważne. Zombie! Dobra, kończymy ten odcinek. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie go. Matko Boska, apokalipsa zombie. Creepa. Szybciej, buduj szybciej! Szybciej! Jestem głupia, ale dobra. Cicho. Dobra. Dziękuję wam za ten odcinek. Było... mam nadzieję, że trochę ciekawiej niż poprzednio. I z pewnością było o wiele dłużej. No, w każdym razie dziękuję i... pa!